Dziękuję, dziękuję, dziękuję. As we sit, may we pray once again, may we pray. Może pomodlimy się, a ja poproszę monitor z przodu. Heavenly Father, Ojcze w niebie, we are so excited. Jesteśmy tutaj zebrani, because we know that mission, dlatego że wiemy, że misja is so close to your heart. Jest tak bliska Twemu sercu. It's your mission. To jest Twoja misja. And we have the opportunity to play a very small part. I mamy ten przywilej odegrać w niej niewielką rolę. In what you are doing. W tym wszystkim, czego dokonujesz. So we ask once again for your help. A więc ponownie prosimy o Twoją pomoc. Speak to us, we pray. Prosimy, przemawiaj do nas. And give us your wisdom. I obdarz nas swoją mądrością. For Jesus' sake. Ze względu na Jezusa. Amen. Amen. There is a legend. Jest taka legenda. That the angel Gabriel, the archangel Gabriel, która mówi o tym, że archanioł Gabriel was sitting in front of the fire one evening in heaven. Siedział pewnego popołudnia przed kominkiem w niebie. Speaking to Jesus. I mówił do Jezusa. Lord, he said, do you think they understand on earth what it cost you to make possible the hope that we have in heaven? I mówił, Panie, czy Twoim zdaniem oni tam na ziemi rozumieją, ile kosztowało Cię to, żeby uczynić dla nas osiągalną tę nadzieję, którą tu mamy w niebie? And Jesus apparently replied, yes, I think they do. A Jezus odpowiadając mówi, tak, wydaje mi się, że tak. And Gabriel apparently said, well, Lord, have you made plans? I wtedy Gabriel pyta, Panie, a czy Ty przygotowałeś plany for each generation dla każdego pokolenia, to hear about the gospel? Żeby mogło usłyszeć Ewangelię? And Jesus said, yes. A Jezus mówi, tak. I have. Mam takie plany. It's the church. To Kościół. And Gabriel must be a very practical archangel. Ale Gabriel, będąc bardzo praktycznym archaniołem, because in the legend he said, well, Lord, supposing they don't do it. Zgodnie z tą legendą mówi, Panie, no a co jeśli oni tego nie zrobią? Have you got a plan B? Czy masz jakiś plan zastępczy? And Jesus apparently replied, na co Jezus odpowiada, there is no plan B. Mówi, nie ma żadnego drugiego planu. They will. Zrobią to. They will. Zrobią. And that's where you and I come in. I to jest właśnie miejsce dla każdego z nas. I want to speak generally and I hope that you will see towards the end where I'm coming from. Chciałbym mówić troszkę ogólnie, a pod koniec mam nadzieję, że będziecie widzieli, do czego zmierzam, czy od czego wychodzę. And please don't think that I have come here only to talk about Alpha. Mam nadzieję, że nie będziecie myśleć, że przyjechałem tutaj tylko z powodu kursu Alpha. But my only experience of evangelization in the last 30 years has been Alpha. Natomiast moim jedynym doświadczeniem ewangelizacyjnym na przestrzeni ostatnich 30 lat są właśnie kursy Alpha. 22.5 million people throughout the world have now done Alpha. Na całym świecie 22,5 miliona ludzi przeszło kurs Alpha. 169 countries in the world are running Alpha. I kurs prowadzony jest w 169 krajach na całym świecie. Indeed, Alpha is running in thousands of Catholic parishes.
Więcej, kurs Alfa odbywa się w bardzo wielu parafiach katolickich. In 70 countries that we know of, w 70 krajach, o których my wiemy, around the world. Na całym świecie. And I can talk about it because I've had so little to do with it apart from running along behind. Oczywiście mógłbym o tym wiele mówić, ponieważ mam z tym tak niewiele wspólnego, oprócz tego, że gdzieś biegam wokół tego. Nikki Gamble, Nikki Gamble, who I have worked with for over 20 years, z którym pracuję przez ponad 20 lat. 800,000 people last year. Ma więcej do powiedzenia. W zeszłym roku in India, 800 tysięcy ludzi w Indiach were baptized as a result of being on an Alpha course. Zostało ochrzczonych w efekcie uczestnictwa w kursie Alpha. And the average age at the course running in my old church in London. Także średnia wieku uczestników w moim starym kościele w Anglii. Where Nikki has over 1,000 people 3 times a year. Gdzie Nikki przewodniczy tam ponad 1,000 osobom 3 razy w roku. The average age is 27. Średnia wieku wynosi 27 lat. So it's not just an old person's course. A więc to nie jest kurs dla osób w podeszłym wieku. It's not just a young person's course. Ani nie jest to kurs adresowany do ludzi młodych. It's actually not really a course at all. W zasadzie nie jest to kurs w ogóle. Well, I'll explain what I mean. Za chwilę wyjaśnię, co mam na myśli. But it's God's gift. Jest to Boży dar. And I don't say this lightly. I nie mówię tego lekko. It's God's gift to the world. Jest to Boży dar dla świata. Annette and I were invited to go to Kazakhstan. Wraz z Annette zostaliśmy zaproszeni do Kazachstanu. On the way over, i w drodze tam, I said to Annette, can you just remind me of why we're going to Kazakhstan? Mówię do niej, czy możesz mi przypomnieć, dlaczego my właściwie lecimy do Kazachstanu? Because it's a very long way away. To jest spory kawałek drogi. It's way north of Afghanistan. To jest jeszcze kawał drogi na północ od Afganistanu. She's very practical, my wife, Annette. Moja żona Annette jest bardzo praktyczna. I should say I came to faith through a combination of Annette and the Holy Spirit. I powinienem powiedzieć, że przyszedłem do wiary dzięki działaniu takiej kombinacji. Z jednej strony Annette, z drugiej Duch Święty. And I assure you that is a very powerful combination. I chcę was zapewnić, że to jest kombinacja bardzo skuteczna w działaniu. So I'm very grateful to her and to him. A więc jestem jej i jemu bardzo wdzięczny. Yeah, thank you. Anyway, I said to her, why are we going? And she said, well, you accepted the invitation. Więc pytam ją, dlaczego my tam jedziemy? Ona mówi, że przyjąłeś przecież zaproszenie. Which was true. Co było zgodne z prawdą. So I thought perhaps I can talk to them about evangelization generally and Alpha in particular. Więc pomyślałem sobie, że będę im mówił o ewangelizacji w sensie ogólnym, a w sensie szczególnym o kursie Alpha. When I got there, kiedy tam dotarliśmy, I discovered that they had 400 people on a Tuesday night. Odkryłem, że we wtorkowy wieczór było zebranych 400 osób. And 400 people on a Wednesday night doing Alpha. I drugie 400 w środę wieczorem. Wszyscy uczestniczą w kursie Alpha. They had an Alpha designated building. W pewnym budynku, który był przeznaczony na ten cel. And the local chef of the Marriott Hotel. I lokalny kucharz z hotelu Marriott was converted on their first course. W czasie pierwszego z kursów się nawrócił. And offered to do all their catering for them. I zaoferował, że zatroszczy się o catering. So I didn't have to talk to them about Alpha. Także w zasadzie nie musiałem nic mówić o kursie Alpha. But I did ask them where they had got the materials from. Natomiast zapytałem, skąd mają materiały. Now this is years ago, 5 years ago, something to było like that. Parę lat temu, chyba z 5.
And the priest there said to me, well, I was given the materials in Los Angeles in America. Na co miejscowy ksiądz odpowiada, że otrzymał te materiały w Los Angeles w Ameryce. And my friend said, you should be running this. I mój przyjaciel powiedział, że powinienem z tego skorzystać. So he took it back home. A więc zabrał te materiały do domu. My point is this, he had never heard of Holy Trinity Brompton in London. Why should he? Natomiast tak nawiasem wspomnę, że on nic nie słyszał o naszej wspólnocie w Londynie, bo skąd, dlaczego miałby słyszeć? He'd never heard of Nicky Gamble. Nigdy nie słyszał nazwiska Nicky Gamble, who developed the course, który zapoczątkował ten kurs. Rozwinął. As I sometimes say, he'd never heard of the copyright laws either. Nie miał też pojęcia, co to takiego są prawa autorskie. Why should he? No bo skąd miałby wiedzieć? And he translated it into Kazakh. Także przetłumaczył to na język kazachski. And away he went. No i tak to poszło. One of the first people that came to experience Jesus on that. First course. Jedni z pierwszych uczestników, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem na pierwszym kursie, was a young woman called Shalpaz. To młoda kobieta nazywała się Shalpaz. She had been married in a mosque. Która wzięła ślub w meczecie. Most of the people in Almaty have a Muslim background. Większość mieszkańców Almaty to muzułmanie z pochodzenia. Even if they don't go to the mosque to worship. Nawet jeśli nie uczęszczają w ogóle do meczetu. Her marriage had come undone. Jej małżeństwo się nie udało. She was divorced. Zakończyło się rozwodem. And her husband, ex-husband Johan, jej były mąż Johan, took to drink, zaczął pić, spent all day in the gutter drinking, także cały dzień spędzał w rynsztoku pijąc, and all night stealing car radios, a noce poświęcał kradzieżom radii z samochodów, to feed his addiction, żeby mieć pieniądze na pielęgnowanie swojego nałogu. A very familiar story. Historia chyba znana. She came to faith and she said to the priest there. Także ona uwierzyła i powiedziała księdzu, I'm going to run Alpha in my flat in my home. Że będzie chciała poprowadzić kurs Alpha u siebie w mieszkaniu. And she said to us, if I take all the furniture out of my sitting room. I mówi do nas, jeśli wystawię wszystkie meble z dziennego pokoju, I can get five people into it. To pomieszczę tam 5 osób. Very small flat. Bardzo małe mieszkanie. She went out into the street, she found her ex-husband. A więc wyszła na ulicę, znalazła swojego byłego męża. And she said to him, you are coming to my first alpha in my flat. I powiedziała mu, ty weźmiesz udział w moim pierwszym kursie Alfa, który się odbędzie w moim mieszkaniu. He came. On oczywiście przyszedł. God delivered him from drink, just like that. Bóg go uwolnił w jednej chwili z alkoholizmu. He had a personal experience of Jesus. Miał osobiste przeżycie spotkania z Jezusem. And when I saw him, we saw him on the stage. Kiedy go widzieliśmy na podium, he had a very smart gray suit. Był bardzo elegancko ubrany w szary garnitur. Bardzo ładna koszula, krawat. I zapowiedział, że mają wziąć ponownie ślub. Ale mówi, tym razem pobierzemy się tak, jak Jezus sobie tego życzy. Nie będziemy mieszkali ze sobą razem przed ślubem. I remember thinking, if that is not conversion and the evidence of a personal experience of Jesus. I tak sobie myślałem, jeśli nie to jest dowodem osobistego spotkania, osobistego nawrócenia, then it'll do until a personal experience of Jesus comes along. No to co będzie, kiedy Jezus wkroczy do życia ludzi? Because he was, and they were totally changed. Ci ludzie byli całkowicie odmienieni. Now what that taught me, to czego mnie to nauczyło, was that this is not an English thing. Nie jest to zupełnie angielskie.
It's not a Holy Trinity Anglican thing. Nie jest to z naszej społeczności Holy Trinity z Kościoła anglikańskiego. It's God's gift to the world. Jest to Boży dar dla ludzkości. And we're talking about the world. I mówię o świecie, o całym świecie. And as I always say, and I want to say again. I tak jak mówię zawsze, chciałbym to powtórzyć też teraz. If you have a better way, jeśli ktoś ma lepszy sposób of bringing people to an experience of Jesus, please tell me. Doprowadzania ludzi do osobistego spotkania z Jezusem, proszę, poinformujcie mnie. And we'll do that. Skorzystamy z niego. There was an old priest 100 years ago in London. Jakieś 100 lat temu był starszy kapłan w Londynie. A young man went up to him and said, I don't like your method of evangelization. I pewien młody człowiek poszedł do niego i mówi, nie podoba mi się twoja metoda ewangelizacji. And he said to him, and please tell me what is yours. Więc zapytał tego młodego człowieka, no a jaka jest twoja metoda? And he said, I haven't got one. No, ja nie mam metody. So the old wise priest said, well, I prefer the method that I have. Więc ten starszy ksiądz mówi, no to w takim razie wolę swoją metodę. To the method that you don't have. Od twojej, której nie masz. Now, several years ago, wiele lat temu, we could see that Alpha was working. Spostrzegliśmy, że kurs Alpha się sprawdza. And we started to try and work out, if we could, what were the principles behind it. I zaczęliśmy próbować wyodrębnić jakieś zasady, które za tym stoją. About the same time I was speaking to a young man in our congregation. Mniej więcej w tym samym czasie rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem z naszego zgromadzenia. And I asked him what he was doing in London. Zapytałem, co robi w Londynie. He said, I'm at the London School of Economics. Odpowiedział, że studiuje w londyńskiej szkole ekonomicznej. So I said, what are you studying there? Pytam go, co tam studiuje. He said, I don't know. On mówi, nie bardzo wiem. But I think what we are studying, ale wydaje mi się, że to, co studiujemy, is to see whether what works perfectly well in practice, to staramy się sprawdzić, czy to, co się sprawdza w praktyce, can be made to work in theory. Można jakoś zawrzeć w postaci zasad teoretycznych. And we started to look at the Alpha course. I zaczęliśmy wspólnie przyglądać się kursowi Alpha. To see if we could understand from what was happening worldwide. Żeby zrozumieć, czy to, co się dzieje na całym zresztą świecie, some principles of evangelization, ma jakieś zasady ewangelizacji, that would help us to see, co pozwoliłoby nam what God was doing, dostrzec, co takiego Bóg czyni. And I'd like to read to you, if I may, or ask Pavel to read to you, three verses from Ephesians, St. Paul's letter to the Ephesians, chapter 2. Verses, if you've got a Bible, they're 19 to 21. Chciałbym poprosić o przeczytanie z listu do Efezjan trzech wierszy z rozdziału drugiego, to wiersze 19 do 21. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. Thank you. Now I used to think, myślałem kiedyś, that the church was built and being built on the truth of the gospel. Że Kościół został zbudowany i jest budowany na prawdzie Ewangelii. And that if you could establish and prove the gospel to be true, i jeśli można to jakoś udowodnić, wykazać, że Ewangelia jest prawdą, then the church would grow.
wówczas Kościół szybciej by się rozwijał. But these verses, ale te wersety seemed to suggest the opposite. Wydają się twierdzić coś odwrotnego. That is to say that the truth, że mianowicie to prawda is built on the foundation of the church, została zbudowana na fundamencie Kościoła, and not the other way around. A nie odwrotnie. And that is very important. Jest to coś bardzo ważnego. Because since the Enlightenment, ponieważ od czasu oświecenia, the church in our country certainly, z pewnością Kościół w naszym kraju, has been attempting to prove to people, starał się ludziom wykazać, to people outside the church, oczywiście ludziom będącym poza Kościołem, that the gospel is true, że Ewangelia jest prawdziwa, then get them to believe it, i w ten sposób doprowadzić ich do wiary. And then get them to join the church. I wskutek tego przyprowadzić do Kościoła. But that doesn't work anymore. Ale wydaje się to zupełnie nie działać. Because it relies on the ability. Ponieważ to wszystko spoczywa na zdolnościach, to prove that the gospel is true. Na umiejętności udowodnienia, że Ewangelia jest prawdziwa. But now we live in a world without foundations. Dzisiaj żyjemy w świecie pozbawionym fundamentów. We can't appeal to universal truths that everybody holds. Nie da się odwołać do jakichś uniwersalnych prawd, co do których wszyscy są przekonani. And there are many competing claims. Jest wiele współzawodniczących ze sobą twierdzeń for the allegiance of people. Dla różnych grup ludzkich. So we're coming to see that you can't understand the truth of the gospel any longer just from outside it. A więc dochodzimy do tego, że nie da się jakby udowodnić prawdziwości Ewangelii ludziom, którzy są and then decide to come in, a po to, żeby oni postanowili wejść do wewnątrz. It's just like for us, to tak jak dla nas, you don't learn Chinese by translating it into Polish. Nie da się nauczyć chińskiego, tłumacząc go na polski. The best way of learning the Christian faith, najlepszym sposobem nauczenia się wiary chrześcijańskiej is by experiencing it. Jest doświadczenie jej. And we've been talking about that. I o tym właśnie mówiliśmy. Already. Już wcześniej. So that Christian evangelization, a więc ewangelizacja chrześcijańska, is not therefore primarily apologetics to those outside it. Nie pełni tej roli apologetycznej dla tych, którzy są na zewnątrz. But is teaching to those who have already joined and come in. Ale jest raczej nauczaniem skierowanych do tych, którzy są w środku, którzy już się do nas przyłączyli. Like the early church. Jak w pierwszym kościele. You joined a group of catechumens. Wstępowało się do grupy katechumenów. You learned, took time to learn the Christian faith as a set of teachings. To jakiś czas trwało, przyswajało się prawdy ewangeliczne. You were experiencing the Christian life. Było się wystawionym na kontakt z życiem chrześcijańskim. Not just packaging and doctrine. A nie tylko, w formie wykładów, but the Christian faith as a way of life. Doktryny, ale raczej mowa o wierze chrześcijańskiej jako sposobie życia. So what we stumbled on with Alpha, problem, jaki napotkaliśmy w przypadku kursu Alpha, and it's a general principle that I want to talk about, i to chyba ogólna zasada, którą chcę poruszyć, is a whole package. Jest taki, że cały pakiet, that's why I say it's not just a series of talks, czyli nie mówimy tutaj o serii pogadanek. It's the experience that it gives people,
ale jest to doświadczenie, które daje ludziom należącym do Kościoła. It invites people into the experience. Zaprasza tych ludzi do doświadczenia of living in a Christian community. Życia w społeczności chrześcijan. There's the welcome on the first day. Welcome. Pierwszego dnia stosujemy zaproszenie. You're put into a small group hosted by two or three Christians. Człowiek zostaje umieszczony w niewielkiej grupie, jest podejmowany przez dwie czy trzy osoby wierzące. You begin to experience Christian relationships. Zaczyna doświadczać, czym są relacje wśród chrześcijan. There's a small amount to begin with of worship, singing. Na początku jest odrobina uwielbienia, śpiewu. You learn to experience and join in Christian worship. Człowiek zaczyna doświadczać, zaczyna włączać się w uwielbienie. You hear some Christian teaching. Słyszy jakieś chrześcijańskie wykłady. You learn to pray and to be prayed for. Uczy się modlić i tego, że można się modlić o Niego. As the course goes on. W miarę jak kurs postępuje dalej. You don't have to join in. Oczywiście nie ma konieczności przyłączenia się do tego. But you see for yourself, ale człowiek taki widzi sam, this is what Christians do. Że tak właśnie chrześcijanie postępują. You start to read the Bible. Zaczyna się czytać Biblię. You start to pray. Zaczyna się modlić. You hear about Christian healing. Słyszy o uzdrowieniu. Possibly you experience it. Może też go doświadczyć. But it gives you a small a bite size, a small experience of the Christian life and community. I jest to taki przedsmak, taki udział w tym, jak wygląda to chrześcijańskie życie społeczne. And gradually, i stopniowo you are coming to the conclusion, człowiek dochodzi do wniosku or not, albo nie dochodzi, that this is a community that you want to join. Że jest to takie miejsce, taka grupa ludzi, do której chciałby przynależeć. Because you know and I know, ponieważ i ty i ja wiemy, that you cannot make a decision about Jesus Christ, że nie da się podjąć decyzji dotyczącej osoby Jezusa Chrystusa without joining his community, nie przyłączając się do jego społeczności. Because that assumes that the Christian faith is just a set of ideas. Bo to by oznaczało, że wiara chrześcijańska jest jedynie zbiorem zasad, rather than a way of life, a nie sposobem życia. So how, as we began to wonder, how does Alpha help you to live out the Christian faith as a way of life? A więc zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób kurs Alpha pomaga nam doświadczyć życia chrześcijańskiego. And what we realized was that it begins to embody something of the nature of God. I to, co sobie uświadomiliśmy, to, że ona jakby wciela w życie, uosabia jakiś fragment Bożej natury. In practices as well as teaching. Zarówno jeśli chodzi o praktykę, jak i nauczanie. It draws you into the indwelling Christian life. Ciąga, wsysa w głąb życia chrześcijańskiego. And you learn some of the things that God is. I człowiek przyswaja sobie niektóre cechy Boga. And this is key to our understanding of evangelization of families. I to jest klucz do naszego zrozumienia ewangelizacji rodzin. Number one, it draws attention to the Trinity. A więc po pierwsze to skupia naszą uwagę na Trójcy. God is not one person. Bóg nie jest jedną osobą. He is three persons. Jest trzema osobami. In one person, that's true. W jednej, to prawda. If the world is made by a single, simple God, gdyby świat był stworzony przez pojedynczego co do istoty Boga, the end result is power and domination. Myślę, że rezultatem byłaby moc i dominacja. Sameness.
jednakowość. One final authority. Jeden ostateczny autorytet. All must bow and all must be the same. Wszyscy muszą się mu podporządkować i wszyscy muszą być tacy sami. But it isn't. Ale tak nie jest. God is relational in his very being. Bóg w swojej istocie jest relacyjny. At the heart of the universe, w samym centrum wszechświata, there is not an individual, nie stoi jednostka, nor random chaos, ani przypadkowość i chaos. But at the heart of the universe, ale w sercu wszechświata, there is a community, widzimy wspólnotę, which is different, gdzie jest różnorodność, but completely, ale jednocześnie całkowita jedność. That means that ultimate reality, to znaczy, że rzeczywistość, jaka jest tego efektem, is relational. Jest, ma charakter relacji. Relationships are at the heart of what it means to be human. I to, co znaczy być człowiekiem, sprowadza się do relacyjności, do umiejętności nawiązywania relacji. So we find our true humanity, a więc nasze prawdziwe człowieczeństwo odkrywamy, made in God's image, to, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz, not alone, nie w pojedynkę, but in relationships, ale poprzez relacje. That goes against most of modern culture. Myślę, że to idzie na przekór współczesnej kulturze w wielu aspektach. When we talk about my career, kiedy mówimy w kategoriach moja kariera, my money, moje pieniądze, and relationships are all right, okay, providing they don't interfere with my happiness. I oczywiście nawiązywanie relacji jest w porządku tak długo, jak nie stoi na przeszkodzie realizacji moich celów i mojego szczęścia. I remember Nikki Tobi quite recently. Pamiętam, że nie tak dawno temu Nikki Tobi on his alpha course, w czasie kursu alfa, który prowadził, he had one young man, rozmawiał z jednym młodym człowiekiem, 29 years old, w wieku 29 lat, very arrogant, bardzo aroganckim, nowhere near the church, który nie chodził do żadnego kościoła, and he worked as a director of a television company, pracował jako dyrektor pewnej firmy telewizyjnej. And on the first night as they went round the room, i pierwszego wieczoru, kiedy chodzili po they sali, were asked why they had joined the church for this alpha experience. Zadano pytanie, dlaczego ludzie przyłączyli się do tego kursu alfa. And he said, na co ten odpowiedział, my wife will not give me a divorce unless I do alpha. Moja żona nie zgodziła się powiedziała, że nie zgodzi się na rozwód, dopóki nie wezmę udziału w kursie alfa. Not very encouraging. To nie było zbyt zachęcające. They had the alpha, as you may know, is a 15 session over 10 weeks, once a week. Jak być może wiecie, kurs alfa to jest 15 sesji w ciągu wielu tygodni, 10 tygodni. Who is Jesus? Kim jest? Why did he die? Kim jest Jezus? Dlaczego umarł? How can I pray? How can I read the Bible? Jak mogę się modlić? W jaki sposób does czytać God Biblię? Heal today? Uzdrowienie. How can I resist evil? Czy dzisiaj istnieje? Jak przeciwstawiać się złu? I tak dalej, i tak dalej. And a weekend on the Holy Spirit. I oczywiście weekend na temat Duch Święty. At the weekend on the Holy Spirit, he listened on Saturday morning. I w czasie tego weekendu poświęconego sobie Ducha Świętego w niedzielę rano on wysłuchał. And he was very angry indeed. I bardzo go to rozgniewało. And he found his wife. Odszukał żonę. And he said, we are going home. I mówi, nie, idziemy do domu. He vowed he would never come near the church again. Powiedział, że nigdy więcej nie zbliży się do kościoła. And was very rude about everything and everyone. Był bardzo niegrzeczny w stosunku do wszystkich i wszystkiego. And on Sunday night after the evening service, she was in floods of tears.
W niedzielę wieczorem, pod koniec tego weekendu, ona była cała w łzach. And she said, he's never coming back. I mówi, mój mąż nie zamierza tu wrócić. So the following Wednesday, w kolejną środę, when the Alpha group met again, kiedy grupa tego kursu Alpha się zebrała, much to Nicky's surprise, ku zdziwieniu Nickiego, there he was. Oto pojawia się on. So Nicky asked them how they'd all got on at the weekend. Więc Nicky pyta, jak minął ten weekend. Well, he said, I hated it. Na co ten mężczyzna odpowiada, no nieznośnie, nie podobało mi się. In fact, I said I was never coming back to the church. Więcej, stwierdziłem, że nie mam zamiaru wrócić więcej do kościoła. So Nicky said, well, he didn't let on that he knew. Więc Nicky nie dał po sobie poznać, że wiedział o tym. He just said, if you don't mind me asking, why are you here tonight? Ale mówi, no jeśli mogę zapytać, to co sprawiło, że zmienił pan zdanie? Very arrogant young man. I ten arogancki młody człowiek. But he looked, I don't know what the word in Polish is, sheepish. He looked sort of shy and sheepish. Chociaż wyglądał tak, miał taką potulną minę, nie wiedzieć czemu. And he said, well, I just missed you all. I mówi, no jakoś mi tak was brakowało. He came to Christ, experience of Christ, a real experience of Christ, about 3 weeks later. Jakieś 3 tygodnie później doświadczył tego osobistego spotkania z Chrystusem. And he said that this small group on Alpha. I powiedział, że ta niewielka grupa ludzi z kursu Alpha was the only experience that he had in his life. Była jedynym doświadczeniem, jakie było udziałem jego. Of people he could relate to as friends. Ludzi, do których, o których mógł powiedzieć, że są przyjaciółmi. Who did not want something out of him. Którzy niczego od niego nie chcieli. At work, everybody wanted his ideas. W pracy wszyscy żądali od niego pomysłów. Everybody wanted his job. Wszyscy żądali od niego pracy. And he had nowhere where he could experience relationship. Nie było żadnego miejsca, gdzie mógłby doświadczyć zawiązania się jakiejś relacji. So, number one, the relational aspect of evangelization. A więc po pierwsze ten relacyjny aspekt ewangelizacji. Giving people a chance to get close to you. Danie ludziom szansy zbliżenia się do nas. And you to them. I zbliżenia się do nich. And we realized that we had stumbled upon. I zdajemy sobie sprawę z tego, że potknęliśmy się something very close to the heart of God. Na czym, że to jest coś leżącego blisko Bożego serca. Community. Jedność, wspólnota. It's not just for our benefit that we are part of a community. To nie jest tak, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty dla swojej własnej korzyści. It reflects the very nature of God, ale jest to odzwierciedleniem natury samego Boga, who is himself part of a community, który sam jest częścią wspólnoty. And in Semitic languages, as you may know, w językach semickich, jak być może wiecie, the word for spirit is always feminine. Słowo oznaczające ducha jest rodzaju żeńskiego. So within God's community he has male and female. A więc w tej Bożej wspólnocie występuje element męski i żeński. All working together. I one współdziałają ze sobą. To see him glorified. Żeby on mógł otrzymać chwałę. Relational. Number two. A więc aspekt relacji. I punkt drugi. Incarnational. Wcielenie. That is to say, God built himself into the world. Czyli możemy powiedzieć, że Bóg umieścił samego siebie wewnątrz świata. And what we discover in evangelization as we reach out to the world. I to, co odkrywamy, że ewangelizacja, jeśli chcemy dotrzeć do świata, is to offer the opportunity to those outside the church.
musi zaoferować tym, którzy są poza Kościołem, okazję, to discover that God is interested in them, not for their scalps. Możliwość odkrycia, że Bóg jest w nich zainteresowany. Because he himself has been built into the world and is part of it. Jako że sam umieścił samego siebie w obrębie tego świata. He experiences weather. Sam doświadcza pogody, którą stworzył. In Jesus he had the earth under his feet. W Jezusie miał ziemię pod własnymi stopami. He knows what fear is, what pain is, what happiness and unhappiness is. Wie, co to takiego strach, co to ból, co to radość albo ból. He is deeply affected by what happens on earth. Został głęboko doświadczony tym, co spotyka każdego z nas. He's not distanced. Nie jest odległy. Untouched. Nieosiągalny. Untroubled. Niewzruszony. He is here. Jest tu. And it matters to him what happens here. I to, co tu się dzieje, jest dla niego ważne. You can interact with him. Można go dotknąć. You can talk with him. Można z nim mówić. You can ask him questions. Można go o coś zapytać. Often you can get answers. I bardzo często uzyskać odpowiedź. More importantly, he will question you. A co ważniejsze, to on może ciebie odpytać. But you can experience him. Możesz go doświadczyć. And he takes our questions seriously. I twoje pytania potraktuje on poważnie. I'm always struck when I read in the New Testament. Zawsze kiedy czytam Nowy Testament, jestem pod wrażeniem. When Jesus says more than once. Kiedy Jezus niejednokrotnie zresztą mówi. What do you think? A co ty myślisz? It's not take it or leave it. To nie chodzi o to, że nie wiem, odpowiesz tak czy tak. I'm interested in what you think. Nie, jestem zainteresowany czym. O czym myślisz? He starts a number of stories. What do you think? Wiele historii rozpoczyna od zadania pytania, a jak wy myślicie? A man had two sons. Pewien człowiek miał dwóch synów. He said to them, go and work in the vineyard. I powiedział do nich, idźcie pracować w winnicy. One said yes and didn't go. Jeden powiedział, dobrze, pójdę, ale nie poszedł. The other said, I won't. A drugi powiedział, nie pójdę. And then repented, as we would call it, turned round. Ale w końcu ruszyło go sumienie, odwrócił się w swojej postawie i poszedł. What do you think? No i co sądzicie? On Alpha we have a questionnaire at the end of this time. W kursie Alfa mamy taki kwestionariusz, który wypełnia się pod sam koniec. One of the questions is, what did you most like about it? I jedno z pytań brzmi, co najbardziej ci się podobało? And another, of course, is, what did you least like about it? A drugie brzmi, co najmniej ci się podobało? I remember reading an answer given by a prisoner in one of the biggest and oldest prisons in England. I pamiętam, że czytałem kiedyś odpowiedzi udzielone przez więźnia z jednego z najstarszych więzień w Anglii. He was serving a sentence of 20 years. Odbywał tam wyrok 20 lat więzienia. I don't know what for, but there aren't many things you can get 20 years for. Nie wiem za co, ale niewiele jest chyba rzeczy, za które można dostać 20 lat. His answer to the question, what did you most like about Alpha? I w odpowiedzi na pytanie, co najbardziej podobało ci się w kursie Alpha? Was, it's the first time I remember anyone asking me what I think. Napisał, że to pierwszy raz, kiedy pamięta, że ktokolwiek zapytał go o to, co myśli. And because the Christians on the course seemed interested in what he thought. I wydawało mu się, uważał, że chrześcijanie na tym kursie są zainteresowani tym, co ma do powiedzenia. He thought perhaps God might be interested in what he thought. To pomyślał sobie, że być może nawet Bóg jest zainteresowany tym, co ma do powiedzenia. And he came to a real experience of Jesus. I doznał tego prawdziwego spotkania z Jezusem. Up to then it was just the prison. Wcześniej to było tylko więzienie. Get in there, shut up, do what you're told, don't answer back.
gdzie został wsadzony, musiał robić to, co mu kazano. But Jesus wants to interact with people. Ale Jezus chce nawiązać relacje z człowiekiem. And any serious searcher after truth. I każdy, kto szczerze szuka prawdy, received a serious answer from Jesus. Otrzymuje od Jezusa szczerą odpowiedź. That's why on this course, i dlatego w czasie tego kursu we encourage people to speak, zachęcamy ludzi do zabierania głosu, to say what they think, wyrażania swoich myśli. We the Christians don't contradict them. Jesteśmy chrześcijanami, nie staramy się im zaprzeczać. We don't try and correct them. Nie staramy się ich poprawiać. We let them say whatever they want to say. Pozwalamy na wypowiedzenie tego, co człowiek chce powiedzieć. We give a talk for about 40 minutes, so we have an opportunity to speak. Przez jakieś 40 minut wygłaszamy jakiś wykład, to jest nasza okazja do tego, żeby zabrać głos. What we've discovered is that they have, if they have a chance to say what they think. Ale to, co odkryliśmy, to to, że jeśli człowiek ma szansę wypowiedzieć się, whether it's right or wrong, bez względu na to, co powie, czy to właściwe, czy nie, whether it's heresy or blasphemy, czy to herezja, czy to bluźnierstwo, let's do what Jesus did and listen. Zróbmy to, co robił Jezus. Wysłuchajmy. Take their question seriously. Poważnie potraktujmy pytanie. And what we have found is if they win the argument one evening, i to, co odkryliśmy, to to, że jeśli pewnego wieczoru, to oni zwyciężą w tej debacie, w tej rozmowie, they'll come back the next evening. To w kolejnego wieczoru wrócą do nas. If we say to them, what? Ale jeśli powiemy, co takiego? That's nonsense. Bzdury. They may smile, but they won't come back. To taka osoba może się nawet uśmiechnie, ale więcej jej nie zobaczycie. It's trinitarian, relational. A więc trójca, relacyjność. It's incarnational. Aspekt wcielenia. And thirdly, it incorporates elements of the resurrection. I po trzecie, jest tutaj zawarty element zmartwychwstania. The resurrection, as you know, was not just a miracle to impress us. Jak wiemy, zmartwychwstanie nie było cudem, który miał tylko nas wprawić w zdumienie. Everyone knew about resurrection, but assumed that it was at the last days. Wszyscy wiedzieli o zmartwychwstaniu, ale zakładali, że to się dokona w dniach ostatecznych. No one expected it to happen now. Nikt nie oczekiwał, że będzie miało miejsce teraz. But resurrection is about anticipation of the future. Natomiast zmartwychwstanie ma związek, anticipation of the future. Wybiega w przyszłość, jest wyrazem oczekiwania skierowanego w przyszłość. When Jesus was resurrected, i kiedy Jezus powstał z martwych, it was the bringing forward of history, to było jakby cofnięciem historii. A foretaste, to było przedsmakiem of our resurrection, naszego zmartwychwstania. Something real to see and experience now. Coś realnego, co można zobaczyć, czego można doświadczyć już teraz. Not in completion, of course. Nie w całej pełni, oczywiście. It leaves you wanting more. Ale to jest przedsmak i zaostrza nasz apetyt. But it gives you a taste of the future. Pozwala nam zasmakować tego, co niesie przyszłość. So what we stumbled upon, i to, o co się potykamy, was that element of the meal that we have each evening. Potykaliśmy to ten element posiłku, który zawsze miał miejsce przy okazji naszych spotkań. It's partly about hospitality. Częściowo dotyczy to gościnności. Being invited into the community. Tego poczucia bycia zaproszonym do społeczności. But it's significant, of course, ale ma to swoje znaczenie, that what Jesus told us to do, że mianowicie to, co Jezus nam nakazał, was centered on a meal, wiązało się, czy rozgrywało się wokół posiłku. A proper meal, takiego prawdziwego posiłku.
A foretaste of the heavenly banquet. To jest przedsmak tej uczty w niebiesiech. In Luke chapter 14, St. Luke chapter 14. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 14. Jesus says, "Blessed is the one, the person who will eat at the feast in the kingdom of God." Jezus mówi: błogosławiony ten, kto będzie zasiadał na uczcie w Królestwie Bożym. Go quickly out into the streets. A więc idźcie szybko na ulicę. And bring them in. Zapraszajcie. Into the alleys. Wprowadźcie. Bring the poor and the crippled and the blind. W zaułki chromych, ślepych. My house is going to be full. Żeby mój dom był pełen. Bring them all in. Zaprowadźcie, zaproście wszystkich. So in the context of that evangelization experience. I w kontekście tego doświadczenia ewangelizacyjnego, Alpha, in this case, Alpha w tym przypadku invites everyone for a meal, zapraszamy wszystkich na posiłek, to enjoy Christian hospitality, żeby mogli doznać tej chrześcijańskiej gościnności, to enjoy new relationships that you can trust, żeby mogli doznać relacji, która sprawia im radość, której mogą zaufać. And enjoy, która będzie ich cieszyć. Worship, uwielbienia. Teaching, nauczania. Friendship, przyjaźni. It's a foretaste of the kingdom of God. A więc to wszystko to przedsmak Królestwa Bożego. Not just to hear a talk, nie wysłuchanie pogadanki. Or to go to a service. Nie uczestnictwo w nabożeństwie. It's extending the hospitality of God, ale to raczej doznanie Bożej gościnności. That looks forward, i wyjście do przodu. What the theologians would call eschatological, looking forward to the end times. Ten aspekt eschatologiczny, to zasmakowanie tego, co przed nami. And an invitation to be at the final banquet of God. Zaproszenie na ten bankiet, który szykuje Bóg. Of what this is a foretaste. I to, co robimy, daje tego przedsmak. Now it's into that context, w tych okolicznościach, that we have found we have to look for, okazuje się, jak odkryliśmy, musimy szukać opportunities to draw alongside the many communities that we have in the church, which are the families. Okazuje się, że musimy próbować zaprosić do tego, zaangażować w to te mini społeczności, jakimi są małżeństwa z Kościoła. We start with marriage preparation. Rozpoczynamy od przygotowania małżeństwa. Because married life is key to the health of the community. Życie małżeńskie jest kluczem do zdrowej wspólnoty. And what we have discovered is that a lot of young people today. To, co odkryliśmy, to to, że cała masa młodych ludzi w naszych czasach want help with their marriage. Potrzebuje i oczekuje pomocy, jeśli chodzi o małżeństwo. They really want their marriage to be a success. Chce w rzeczy samej, żeby ich małżeństwo było udane. And what they see around them is not very encouraging. Natomiast to, co widzą wokół, nie napawa chęcią, optymizmem. So we can help them to see what happens when Jesus comes into a marriage. A więc pomagamy im zobaczyć, co się dzieje, kiedy do małżeństwa wkracza Jezus. St. John chapter 2, Jesus also was invited to the marriage. Ewangelia Jana, rozdział 2, także Jezus był zaproszony na ucztę małżeńską. So the Alpha course in our case. A więc w naszym przypadku kurs Alfa, grew out of the life in the church, który odbywa się w kontekście życia Kościoła. So many people said, how can I, what would I have to believe if I was going to join this community? Prowadzi do tego, że wiele osób zadaje pytanie, w co musiałbym uwierzyć, żeby móc stać się częścią tej społeczności. The marriage course, the relationship courses, the marriage course grew out of the Alpha course.
Z kursu Alfa wyodrębnił się także kurs dotyczący życia małżeńskiego. Because so many people said, well, I now have an experience of Jesus and my wife has an experience of Jesus, but how do we make that work together? Wiele osób mówiło nam, dobrze, to teraz, to ja już doświadczyłem tej relacji z Jezusem i moja żona doświadczyła relacji z Jezusem. Jak możemy to scalić? Jak możemy sprawić, żeby to współgrało ze sobą? And then of course, when the children come along, kiedy pojawiają się jeszcze dzieci, who is going to help us to bring up children in the 21st century? Pojawia się pytanie, to kto nam pomoże wprowadzić dzieci w wiek XXI? So we developed the parenting course. A więc wyodrębniliśmy też kurs macierzyństwa, kurs dla rodziców. Looking at godly principles of relationships. Gdzie omawiamy Boże zasady dotyczące relacji. When my son was 12 years old, kiedy mój syn miał 12 lat, our son, I should nasz say, syn powinienem powiedzieć, somebody in our parish said to me, oh, approaching the teenage years. Ktoś z naszej parafii powiedział, aha, no to zbliża się ten trudny wiek. And I said, yes. I ja na to powiedziałem, tak. I'm really looking forward to it. Chwała Panu, tylko na to czekam. Jesus was a teenager. Jezus też był nastolatkiem. It must be possible to be a good teenager. Także chyba jest możliwe bycie dobrym nastolatkiem. Why do we let the devil fill us with fear? Dlaczego mamy pozwolić, żeby diabeł nas napełnił przerażeniem? Of course my children developed views of their own. Oczywiście, że moje dzieci wykształtowały swoje własne poglądy i spojrzenie na świat. Niektóre z nich różnią się od moich poglądów. I z całą pewnością różnią się od poglądów ich matki. Ale Bóg dał mi długą smycz. Can't we give them a long lead? Czyż nie możemy zaryzykować i także im troszkę poluzować tę smycz? And pray for them? Modlić się o nie? And I'm pleased to be able to say by the grace of God. Także cieszę się, że mogę powiedzieć to dzięki Bożej łasce. Our oldest is 42. Że nasz najstarszy ma 42 lata. I don't speak to him now like I did when he was 4. I nie rozmawiam z nim tak, jak rozmawiałem, kiedy miał lat 4. He's very active in his church community. Jest bardzo aktywny we wspólnocie kościelnej. He preaches. Głosi kazania. He has 3 children of his own and a lovely wife. Ma 3 dzieci, wspaniałą żonę. Jesus is very faithful. Także Jezus jest wierny. But he didn't always have the same views as he has now. On oczywiście nie zawsze miał takie poglądy, jakie ma teraz. All our children, all our other children, we have 4. Our 3 other children all love the Lord. They all love the Lord still. Mamy 4 dzieci. Pozostała 3 też miłuje Pana. So God is kind. A więc Bóg jest łaskawy. Parenting teenage course, which is a different course. Again, all grew out of the relationships course. A więc te wszystkie kursy, kurs dla rodziców, który pokazuje, jak wychować dziecko, kurs dla rodziców dzieci nastoletnich, one wszystkie wyrosły z tego kursu dotyczącego relacji. Things we can do together. To są wszystko rzeczy, które możemy razem prowadzić. And if you're the priest of the community, jeśli jesteś księdzem, proboszczem w jakiejś wspólnocie, you don't have to lead the course. Nie musisz wcale osobiście prowadzić tego kursu. But I'd love to think you can encourage it. Ale myślę, że z dużym powodzeniem możesz zachęcać. That's the strength of the Alpha movement, in a sense. I myślę, że to też jest siłą kursu Alpha w pewnym sensie. Because it involves the whole community. Ponieważ on angażuje całą wspólnotę. Somebody of course gives the talk. Oczywiście ktoś musi prowadzić wykład. But other people arrange the chairs. Ale ktoś inny ustawia krzesła. Do the food. Ktoś inny przygotowuje posiłek. Form the small groups.
Ktoś inny prowadzi małą grupę. Pray and intercede for them. Jest możliwość modlitwy, wstawiennictwa. The whole church is involved. A więc cała wspólnota jest zaangażowana. And if in that way one family, jeśli w ten sposób jedna rodzina, one individual, jedna pojedyncza osoba can be saved for Jesus, może zostać zbawiona przez Jezusa, doświadczyć Ducha Bożego, zacząć się pasjonować Jezusem, to w ten sposób wspólnota wypełnia przykazanie dane przez Jezusa, żeby wyjść na cały świat. Pewien ksiądz, z którym rozmawiałem dzisiaj, prowadzi kurs Alfa przy pomocy całych rodzin. Mom and dad and the children all come along. Mama, tato, dzieci przychodzą razem. Nie wiem, jak to działa, but it clearly does. Ale wygląda na to, że działa. I knew a Catholic priest in the north of England. Znam księdza katolickiego. He used to do Alfa with the mothers at the school gates. The mothers at the school gates. The mothers dropping their children to school. Okej, okay. Który gdzieś na północy Anglii prowadzi kurs dla matek, które gdzieś tam się spotykają po odwiezieniu dzieci do szkoły. You're doing very well, Pavel. It's my fault. I'm getting confusing you. But in England, a lot of Catholic families want their children educated by the church. W każdym bądź razie w Anglii wiele rodzin katolickich oczekuje, że dzieci otrzymają wykształcenie gdzieś w obrębie kościoła. Chociaż rodzice sami nie bardzo mają ochotę do tego kościoła uczęszczać. So as these mothers came to the church hall to drop their children for the primary school church. A więc kiedy matki przywożą dzieci, żeby je zostawić, odwożą do szkoły, która mieści się w obrębie kościoła, this priest takes them in, ksiądz je zaprasza do środka. While the children are in the school, he gives the mothers cups of coffee. I podczas kiedy dzieci uczą się w szkole, on zaprasza matki na filiżankę herbaty i prowadzi dla nich kurs Alfa. And a lot of them come to experience Jesus. I bardzo wiele z nich przeżywa osobiste spotkanie z Jezusem. To do rather than going home and have to wash up. Bo w końcu lepiej mieć coś do ciekawego do zrobienia, niż wracać do domu po to, żeby zmywać naczynia. Before coming back to collect the children. Zanim wróci się po dzieci, żeby je zabrać z powrotem ze szkoły. But it's a question of releasing individuals to do the ministry to which God has called them. I pojawia się kwestia wyposażenia, posłania poszczególnych osób do realizacji tego dzieła, do którego Bóg je powołał. And let people have a go. Niech idą. It may work. Może się to sprawdzi. It may not. Może nie. But does that matter? Jakie to ma znaczenie? If the motivation, jeśli jest motywacja, is the love of God, jeśli jest nią miłość Boża, you'll be forgiven anything. To takiej osobie można wszystko wybaczyć. But if one person is saved, comes to Christ, has an experience of God, jeśli jedna osoba zostanie zbawiona, przyjdzie do Chrystusa, doświadczy go, one person in the family will bring the rest of the family, to ta jedna osoba z rodziny przyprowadzi całą resztę rodziny. Then we're beginning to understand, i wtedy zaczynamy rozumieć, what it means, co to znaczy to go, wyjść. Do what we can. Zrobić co tylko w naszej mocy. While we can. Kiedy jest to dla nas możliwe. And fulfill the great commission. I wypełnić w ten sposób wielkie posłannictwo. To make disciples. Aby czynić uczniami. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Widać moją żonę? Teraz przynajmniej jestem na równi z moim mężem. Ale tu świeci, was nie widzę, no ale dobrze. Jesteście? Dobra. Ja mam na imię Andrzej. Mam dobrą żonę i dwójkę dzieci. Od 24 lat mam tą żonę. Cały czas tą samą i cały czas dobra. A ja mam tego samego męża. Kiedy Andrzej nas pytał, czy moglibyśmy powiedzieć temat, no pytam się, jaki?
Misja rodziny, rodzina w misji. Myślę sobie, kurczę, Andrzej jest teologiem, a ja jestem inżynierem. Wolałbym coś bardziej konkretnego. Ale jak się pomodliliśmy, zobaczyliśmy, że mamy mówić, jak żyjąc w małżeństwie, możemy służyć Bogu. Myślę, że o to chodzi. Tak, Andrzeju, o to chodziło? Super. Przynajmniej tu się rozumiemy. Przed wstąpieniem w związek małżeński już nasza misja się kształtowała. Zanim już się pobraliśmy, już w pewien sposób wiedzieliśmy, każdy z nas osobno, czego chcemy. Bliżej, dobrze. Cztery takie fakty miały wpływ na nasze małżeństwo, na naszą misję małżeństwa w świecie. Po pierwsze, to oddanie mojego życia Jezusowi. Kiedy byłem na pierwszym roku studiów, student z trzeciego roku uparcie chodził za mną, żeby z nim porozmawiać o Jezusie. Ze 3 miesiące za mną chodził. W końcu usiedliśmy, porozmawialiśmy, przedstawił mi Ewangelię, zaprosił mnie, żebym oddał życie Jezusowi. Tak zrobiłem. Konsekwencją tej decyzji było to, że uwierzyłem Jezusowi i uwierzyłem w Jego Słowo. A to oznacza, nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Skoro tak, no to już miałem konkret. Moja żona musi być osobą wierzącą. To był pierwszy fakt. Więc jak już się rozglądałem za żonami, albo i nie, o tym za chwilę powie Iwonka. Powiem za wysoką blondynką. To wiedziałem jedno, to musi być osoba wierząca. To był pierwszy fakt. Drugi fakt był taki, że ten sam student, który później po 2 latach już był studentem 5. roku, 2 lata później, zadał mi pytanie. Jaki jest cel twojego życia? Któż by się zastanawiał nad takimi rzeczami na Politechnice? Na filozofii może. A on mówi tak. A czy chciałbyś podjąć decyzję, żeby celem twojego życia było pomoc w wypełnieniu wielkiego nakazu misyjnego w tym pokoleniu? Ja już wiedziałem, co to jest wielki nakaz misyjny wtedy. Po tych 2 latach bycia wierzącym chrześcijaninem, praktykującym, modlącym się. Ja już wiedziałem, że wielki nakaz misyjny to jest Mateusz 28, 18, 20. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ja już to wiedziałem, ale konkret był tak wielki, że mi szczęka opadła. Pomyślałem sobie, czy mam coś przeciw? Nie, okej, tak. Chcę, aby celem mojego życia była pomoc w wypełnieniu wielkiego nakazu misyjnego w tym pokoleniu. Więc moja przyszła żona już miała 2 rzeczy do spełnienia. A jakie były fakty w moim życiu? Tutaj mowa jest o wiośnie Kościoła. Pan Bóg tak sprawił, że właśnie działał w moim życiu na wiosnę. W 1986 roku, w pewien taki kwietniowy, piękny poranek, po Wielkanocy, pojechałam na niewinne studenckie rekolekcje, no i tam stanęłam przed decyzją, czy chcę oddać swoje życie Jezusowi. I podjęłam taką decyzję, więc spełniłam pierwszy warunek. Po 3 latach, znowu było to na wiosnę i też gdzieś tak w kwietniu, byłam na takich też wykładach, i tam zostałam postawiona przed taką decyzją, jak mój mąż, czy chcę pomóc w wypełnieniu wielkiego nakazu misyjnego w tym pokoleniu. Więc ja oczywiście, ponieważ zawsze byłam pilną uczennicą, no to chętnie sobie myślałam, tak, chcę pomóc w wypełnieniu wielkiego nakazu misyjnego. I wracałam do akademika, bardzo taka szczęśliwa, no bo taka decyzja ważna, tu ja, misja. I nagle, wiecie, taki szok, taki po prostu piorun. Takie pytanie, a czy ten chłopak, z którym chodzisz, pomoże ci w wypełnieniu wielkiego nakazu misyjnego? No i tak stanęłam, idąc tym chodnikiem na ulicy i pomyślałam, chyba jednak nie. I wtedy Bóg też tak pokazał mi twarz obecnego mojego męża. No i myślę tak, no to tak, jest plan z tym zerwać, a tamten pewnie szybko się mną zainteresuje. No więc co zrobiłam? Zerwałam z tym chłopakiem, no i oczekiwałam, że tutaj jakieś zainteresowanie nastąpi. Ale niestety, tak łatwo nie było. Przyszli, ale inni, jakichś 3 konkretnych z propozycją małżeństwa. No ale przecież nie o to chodziło.
Więc wymyśliłam, no cóż, trzeba się zebrać sobie, pójść i powiedzieć, że ja tutaj taką zobaczyłam misję, nie? Że to na pewno jest ten człowiek. Więc się zebrałam i poszłam. Ale niestety, niestety mój mąż był bardzo twardy, powiedział, że w ogóle tego nie widzi. Ja no po prostu jakoś tak nie jestem w jego typie, no bo te blondynki wysokie, a ja jestem niska i w ogóle czarna. No więc to nic z tego. Ja wam powiem, jak to było. Któregoś popołudnia Iwonka do mnie zadzwoniła. Znałem ją z widzenia, bo byliśmy w tej samej wspólnocie, ale że we wspólnocie było ze 200 osób, więc to była jedna z wielu twarzy. A że to jeszcze była wspólnota przy Akademii Medycznej, więc kobiet było 150. Zadzwoniła do mnie. Słuchaj tu, Iwona, i tak zaczęła coś tak miętolić straszliwie. Pytam się, o co chodzi? Ale konkretnie, bo ja jestem student Politechniki. Konkretnie, o co chodzi? No, kocham ciebie. Wtedy zadałem najgłupsze pytanie na świecie. Jesteś tego pewna? No właśnie. No więc wyjechałam do domu. Całe święta pamiętam, wszyscy się dopytywali, co mi się stało, no ale no trudno, trzeba się pogodzić z tym po prostu faktem. No ale na szczęście w naszej misji, w naszej posłudze są jeszcze inni ludzie i mój mąż w końcu, jeszcze wtedy nie mąż, udał się do pewnej niewiasty, którą powiedział, żeby się jednak zastanowił nad tym, co jej powiedziałam. Więc mój mąż przemyślał i zadzwonił i powiedział tak. Owszem, możemy spróbować, ale spotykamy się codziennie, bo on musi mnie szybko poznać. To było gdzieś tak na początku maja, ale w połowie maja na pewnej studenckiej imprezie się oświadczył. No i potem już poszło bardzo szybko. Czyli ile trwało od tego telefonu do decyzji o ślubie? No tak z miesiąc. Ja tego nie chciałem. To on chciał. Ja oddałem tylko Jezusowi moje życie, a on dał mi życie wieczne, siebie, żonę i misję. Wielki nakaz misyjny. Tak się zaczęło. Bardzo szybko chcieliśmy wdrożyć w życie nasze plany. No więc stwierdziliśmy, nasze małżeństwo, nasz ślub, nasze wesele, to jest pierwszy moment, kiedy możemy powiedzieć ludziom o Jezusie. I tak zrobiliśmy. Wesele było bezalkoholowe. Impreza była dwudniowa. Ludzie się bawili rewelacyjnie. Na Eucharystii ślubnej był głoszony kerygmat. Było wezwanie do oddania życia Jezusowi. Jezus po prostu zaczął nas używać. My tylko powiedzieliśmy, okej, Jezu, jesteśmy Twoi. Później inni zobaczyli, że tak można. I nas się pytali, jak to zrobiliście? My też tak chcemy. No więc byliśmy w pewien sposób przykładem, wzorem. Po nas, w tej wspólnocie i w drugiej, pobrało się ponad 100 małżeństw i wszystkie były bezalkoholowe. No i większość prowadziliśmy. I na każdym weselu mówiliśmy, dlaczego to wesele jest bezalkoholowe. Jeżeli młodzi byli, w cudzysłowie, bardziej nawróceni, To było orędzie i było ogłoszone Jezus i Ewangelia. Jeżeli nie, to przynajmniej czytali na Eucharystii, a my już mówiliśmy świadectwo i mówiliśmy, dlaczego to wesele jest takie, a nie inne. Bo Jezus żyje i nas uwalnia, daj nam radość. Drugą rzeczą, którą zrobiliśmy natychmiast, to otworzyliśmy dom. To, o czym mówił biskup Sendy. Nasz dom otworzyliśmy dla ludzi, to był dom relacji.
miejsce tworzenia relacji, miejsce spotykania się ludzi. Rano na 9 szliśmy na Eucharystię, później było spotkanie modlitewne we wspólnocie 2-3 godziny, wracaliśmy na obiad, a po obiedzie przychodziło do nas kilkadziesiąt osób. 30-40, różnie. Przynosili co mieli, szynki, wędliny. My gwarantowaliśmy herbatę i chleb. Imprezy były takie... I miejsce na podłodze, bo więcej nie było po prostu w domu miejsca. Warunki mieliśmy fatalne wtedy. Mieliśmy jeden pokój, wszyscy siedzieli na podłodze, ale były relacje, były gitary, był Jezus, było uwielbienie. I to trwało kilka lat. Kolejną rzeczą to rzeczą, przepraszam, dzieci. To nie rzecz. Dzieci to już jest poważna inwestycja. Żona to jest klawa instytucja, ale dzieci to już jest poważna inwestycja. I kiedy pojawiły się dzieci, byliśmy świadkami dla dzieci, a więc pojawił się jak gdyby inny element misji. Misja dla naszych dzieci, bycie świadkiem dla dzieci. Dzieci widzą, kiedy się modlimy. Wiedzą, że modlimy się za nie. Nasze dzieci już mają dzisiaj córka 20 lat, syn 13. I ani do głowy im nie przyjdzie, że można w niedzielę nie pójść na mszę. To jest tak zupełnie normalne. My idziemy na mszę, oni idą z nami. My wyjechaliśmy tutaj, poszli sami. To jest normalne, że życie chrześcijańskie się toczy po prostu. Więc jesteśmy przykładem, no wielkie słowo, ale tak. Dzieci widzą, kiedy się spieramy, ale widzą też, kiedy się przepraszamy i godzimy. Dzieci widzą, że się czasami tata zdenerwuje i coś młodemu powie, ale młody wie, że tato przyjdzie i go przeprosi. I zdarza się tak. A później młody przychodzi przeprosić tatę. Na przykład. Albo przeprasza mamę. Ma 13 lat, no to jest taki okres, że się buntuje na wszystko. A że tato twardy, to nie odpuszcza i czasami iskrzy. Więc jesteśmy świadkami dla naszych dzieci. Dzieci o nas pytają o różne rzeczy. Pamiętam, kiedyś byliśmy na takim spotkaniu, kiedy modliliśmy się za ludzi i wiele osób spoczyło w Duchu Świętym. Iwonka się modliła za kobiety, a kobiety padały. Maciek przyszedł do żony i mówi: mamo, pomódl się za mnie, tylko nie przesadź jak z tymi paniami. Walczyliśmy też o edukację naszych dzieci. Kiedy jest Halloween w szkółce angielskiego, to próbowaliśmy poprosić panią, żeby nie robiła Halloweenu. Pani była nieugięta, no więc Maciek nie poszedł na te zajęcia z Halloweenem. Wzięliśmy Maćka gdzieś do kina. Kiedy w szkole pani przerabiała z córką Harry Pottera, a w zasadzie zadała czytanie, no to my poszliśmy do pani i powiedzieliśmy, że my bardzo prosimy, żeby nasza córka nie musiała czytać tej lektury. Najlepiej, żeby pani w ogóle z niej zrezygnowała, bo ta lektura nie wnosi nic dobrego, a wręcz przeciwnie, otwiera na pewne rzeczywistości, na które my się nie chcemy zgodzić, że jesteśmy chrześcijanami i nam to przeszkadza. I bardzo prosimy, żeby jej wyznaczyć inną lekturę, może być grubsza, córka to przeczyta. Pani była bardzo zaskoczona. Oczywiście wydrukowaliśmy pewne materiały mówiące dlaczego tak, a dlaczego nie. Poprosiliśmy księdza proboszcza o wsparcie. Ksiądz proboszcz poszedł do dyrekcji, my jako rodzice do pani. I efekt był taki, że pani wycofała w ogóle z programu szkolnego Harry'ego Pottera. Także walczyliśmy o to. Ja chciałam jeszcze dodać może coś takiego ważnego dla kobiet. Kiedy właśnie przychodzą dzieci, to ja najpierw tak naiwnie myślałam, że tak pierwszy rok, żeby odstawić od piersi, potem to już świat wróci do normalności. Ale świat oczywiście nigdy nie wrócił do normalności. I to, co jakby Bóg mi dał i mi pokazał przez ten czas, to że trzeba być też wiernym macierzyństwu. I właśnie pamiętam takie jedno zesłanie Ducha Świętego, gdzie w Lublinie wszystkie wspólnoty się zbierały i się modliły. Ja zostałam z córką w domu. Ale to właśnie w to zesłanie Ducha Świętego Jezus do mnie przyszedł naprawdę w wyjątkowy sposób. I wtedy właśnie to tak mocno do mnie dotarło, że Jezus nie chce nas odciągać od tego naszego pierwszego charyzmatu, od małżeństwa, od macierzyństwa, ale że On to właśnie wszystko tak wspaniale układa i błogosławi i że to naprawdę ma sens nie wycofywać się z posługi, ale właśnie w tym być.
też mąż mówił o dzieciach, ale też staraliśmy się zawsze dawać też świadectwo w naszej rodzinie. I jakieś konkretne przykłady. Mój chrześniak, siostrzeniec, zapadł na bardzo dziwną chorobę. I mimo, że siostra chodziła ze szwagrem do różnych lekarzy, po prostu nic to nie działało. I ja miałam taką jasną myśl, że powinniśmy się za niego pomodlić. I poprosiłam właśnie o to, żebyśmy się pomodlili razem, rodzice i my. I Mateusz został na tej modlitwie uzdrowiony. Niedawno moja siostra zapadła na bardzo poważną chorobę i też modliliśmy się. I właśnie od tej modlitwy jej stan zaczął się poprawiać. Wszystko właśnie zaczęło się przemieniać. I jakby to jest też takie bardzo ważne, to co odkrywamy, nie? Że trzeba być świadkiem też po prostu tam, gdzie jesteśmy. Jako świeccy ludzie pracujemy. I kiedy ja byłem dyrektorem w firmie, a chrzciliśmy Maćka, no to chcieliśmy, żeby to był znak widoczny dla kościoła i dla znajomych. Więc Maciek był oczywiście chrzczony przez zanurzenie. To było dla nas absolutnie oczywiste, że to jest znak. I zaprosiłem pracowników z firmy. I pamiętam, że wiele osób przyszło z firmy. Zaskoczenie, że dyrektor ich zaprosił na chrzest dziecka. Ale przyszła do mnie dziewczyna, która pracowała w dziale handlowym i mówi: panie dyrektorze, ja zrozumiałam, co to jest chrzest. Takie małe znaki, po prostu jesteśmy sobą. Możemy być sobą w pracy, możemy być normalnie człowiekiem, nie muszę być świnią, będąc dyrektorem. Przepraszam wszystkich dyrektorów. Dyrektorzy to normalni ludzie, tylko czasami system ich niszczy. Natomiast jeżeli chodzi o posługę, bo cały czas mówimy o świadectwie, ale my normalnie, będąc w małżeństwie, pracujemy we wspólnocie, normalnie służymy we wspólnocie, prowadzimy małe grupy, byliśmy liderami wspólnoty przez wiele lat, będąc w małżeństwie. W poniedziałek za dwa dni powinienem głosić na Alfie, w Lublinie Alfa w tej chwili jest. Jak przeciwstawiać się złu, mamy temat. Ja właśnie w tej chwili na Alfie głoszę. Prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, posługujemy w szkole nowej ewangelizacji. Po prostu żyjemy życiem wspólnoty. Natomiast są takie momenty, kiedy musimy poświęcić się bardziej rodzinie, albo musimy się poświęcić bardziej Bogu i służbie w Kościele. Cały ten tydzień jesteśmy w Krakowie, bo przez pierwsze trzy dni służyliśmy w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizacji. Teraz tutaj jesteśmy, żeby trochę czerpać, ale też, żeby się podzielić tym świadectwem z wami. Można być w małżeństwie, a jednocześnie można służyć Bogu. Też to, co jakieś, myślę, jest ważne w misji, że kiedy odkrywaliśmy jakąś nową posługę, to zawsze tak, jak to mój mąż mówi, kładliśmy to na półkę i przeglądaliśmy się tam, modliliśmy się i to był taki czas, kiedy Bóg nas do tej posługi właśnie przygotowywał. Ostatnie właśnie taka nasza, można powiedzieć, nowa misja, to są kursy dla małżeństw. I też kiedyś to mąż bardziej odkrył, ja się chętnie zgodziłam, pobłogosławił to nasz pasterz. I naprawdę w tej chwili ja bardzo jakoś tak widzę, że się w tym odnajdujemy, że to jest coś, co po prostu Bóg nam daje jako coś nowego. Natomiast co też jakby jest istotne w misji, to, że też otrzymywaliśmy wsparcie od innych. Że nie było tak, że tylko wzajemnie się wspieraliśmy, ale że było to wsparcie. Chciałam powiedzieć o takich może istotnych faktach. Naprawdę w ciągu tego naszego czasu posługi było bardzo, bardzo dużo osób, które w różny sposób nas wspierały materialnie, czasowo, zajmują się naszymi dziećmi, no po prostu w bardzo, bardzo, bardzo różny sposób. Ale chciałam powiedzieć o takich ważnych punktach. Był taki moment w naszym właśnie życiu wspólnotowym, że odeszliśmy ze wspólnoty. Myślę, że to nie jest czas, żeby mówić dlaczego, ale przez 4 lata nie byliśmy nigdzie. I gdyby nie modlitwa pewnego kapłana z Lublina, który po prostu wiedząc, że nie jesteśmy nigdzie, modlił się za nas. Nie wiem, czy dziś bylibyśmy tutaj. To właśnie ta jego wytrwała modlitwa, to, że też nas zachęcał i modlił się nieustannie.
Wróciliśmy do wspólnoty, odnaleźliśmy nową wspólnotę, ale powiem więcej, ten sam kapłan, kiedy byliśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, to właśnie otrzymaliśmy też od niego wsparcie. Otrzymaliśmy też wsparcie finansowe od innych braci i sióstr ze wspólnoty, właśnie wtedy, kiedy rzeczywiście byliśmy w wielkim kryzysie, kiedy no dosłownie nie mieliśmy na chleb. To były takie dni, kiedy budziłam się rano i nie wiedziałam po prostu, z czego mogę ugotować obiad. Ale też był taki trudny moment, kiedy jadąc na spotkanie do naszej wspólnoty, ulegliśmy wypadkowi. Był to poważny wypadek. Cała nasza rodzina była pokiereszowana, no może to nieładne słowo, ale to jest ciągle dużo emocji. I kiedy po prostu wróciliśmy do domu, to tak naprawdę w domu był szpital, bo nikt nie chodził, wszyscy leżeli. I to właśnie był ten moment wsparcia przez innych, kiedy bracia i siostry ze wspólnoty naprawdę nas wsparli. Przychodzili, gotowali, sprzątali, robili zwykłe posługi, których my po prostu nie byliśmy w stanie wykonać. Kiedy już trochę się nam polepszyło, i było mnóstwo spraw po prostu do załatwienia, a nasz samochód był rozbity totalnie. Małżeństwo, które do nas chodziło na właśnie spotkania domowe, kupili samochód trochę wcześniej przed tym naszym wypadkiem. Oni po prostu nam ten samochód pożyczyli. Dali nam ten nowy samochód, żebyśmy mogli mieć do dyspozycji nim jeździć i załatwić jakieś potrzebne po prostu sprawy, żeby na nowo zacząć funkcjonować. I jakby to odkrywałam, że to jest po prostu takie ważne, nie? Że te misje się przenikają, że to jest to wzajemne wsparcie. I też jasno widzimy, że to jakby nie tylko jest dla nas, ale że ta misja jest dla każdego. Odczuliśmy wielką opiekę Boga. Bóg się o nas troszczy. My daliśmy Mu siebie, On się o nas troszczy. Słowo Boże mówi, że nikt nie zostawi domu, braci, sióstr, domu, pól, nie dostanie stokroć więcej teraz w tym życiu. Wśród prześladowań, co prawda. My doświadczyliśmy tego. W ubiegłym roku zbudowaliśmy nowy dom. Pan Bóg nam pobłogosławił. Mamy nowy dom, ale wiemy, że to nie jest nasz dom. To jest Jego dom. Bo nieważne, ile się ma w kieszeni, ważne, do kogo należy to, co się ma w kieszeni. Bóg nas uwolnił od pieniędzy, kiedy nie mieliśmy nic. Dzisiaj służymy Jemu i On jest naszym Panem. I na sam koniec, wszystko zaczęło się od tego studenta upartego, który trzy miesiące za mną chodził. To był Robert. Ja Roberta spotkałem tutaj na tym kongresie 3 dni temu. Księdza Roberta, księdza proboszcza Roberta. Skończył Politechnikę, poszedł do seminarium. I kiedy ksiądz Robert mnie tu zobaczył z plakietką organizator, bo taką plakietkę tutaj dostałem, zatkało go i mówi: uczeń przerósł mistrza. To ja ci głosiłem Ewangelię, a teraz przyjeżdżam na kongres, na którym ty jesteś organizatorem. Zachęcam was do tego, głoście Ewangelię. Bo nie wiecie, kogo przyprowadzicie. Andrzej przyprowadził Piotra. Na pewno nie wiedział, że to jest przyszły papież. Bogu niech będą dzięki. Alleluja.